Hamburg, Cesarstwo Rzymskie, Cesarstwo Trójkorony, gdzie rządził 50. cesarz. Miasto założył Karol Wielki, urodzony 2 kwietnia 742 roku. Mamy tutaj polskiego księcia, Krzysztofa Kolumba, który 12 października 1492 roku odkrył Amerykę. Urodził się 25 sierpnia 1451 roku na Maderze. Syn Barneńczyka, urodzonego 31 października 1424 roku na Wawelu. Koronowany mi był jak miał 10 lat. Święto Ścięcia apostoła Jakuba 25 lipca 1434 roku. 500 lat oszustwa. 500 lat. Tak 7 lutego w Nowym Jorku określili naukowcy, prawdziwi naukowcy. Bo przyszedł czas prawdy. Prawdy o Polsce, naszej ojczyźnie. Polsce, która potrzebuje prawdy. Jesteśmy potomkami. Potomkami rodu. Tutaj urodził się Krzysztof Kolumb w rocznicę urodzin polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej w Berlinie, założonym przez jej dziadka. I tego dnia, 25 sierpnia 1270 roku, w Tunisie zmarł król, święty Ludwik, król królów. A wszystko się zaczyna od Matki Boskiej, która objawiła się 20 stycznia w 40 roku apostołowi Jakubowi w Saragosie. Tam też pielgrzymował nasz książę Krzysztof Kolumb, książę polski. I prosił Matkę Boską o pomoc. Kiedy wyruszał z wyprawą podczas eksodusów Żydów w Hiszpanii. Dlatego też te programy Eksodus 44, czyli likwidacja Polaków z Warszawy, wygonienie Polaków z Warszawy w 1944 roku było zaplanowane. Zaczęło się 1 sierpnia. 1944 roku. Tysiąclecie, 1900 lat, kiedy święty Piotr został uwolniony z okup po poświęciu świętego Jakuba 25 lipca. Modlili się wszyscy o uwolnienie świętego Piotra. Teraz mamy za sobą miliony. Miliony męczenników. Miliony oszukanych z wszystkich narodów. Bo wedle instrukcji wydanej w Konstantynopolu 12 października
1492 roku władcy świata, arystokraci świata chcieli wymienić na swoich co się stało prawdą. Po 527 latach, które minęły 12 października 2019 roku, zorganizowali wtedy kongres fatimski w Pałacu Kultury w Warszawie i na Watykanie. Spotkali się władcy świata i Franciszek ogłosił, jaką władzę mają nad milionami uczniów i studentów. Było to przygotowanie do ostatecznej akcji, w której biorą udział wszyscy ci, którzy przejęli już planem wojny 2077 dni, planem Wyszyńskiego, Kościół. Żeby wprowadzić ucztę na desce. Dlatego też po likwidacji planowej Maksymiliana Kolbe, kiedy podpisano Kartę Atlantycką, Anders został dowódcą Mason, został dowódcą armii Andersa, która miała być przeznaczona do likwidacji zbrodni Monte Cassino, gdzie nie było żadnych Niemców. Wcześniej wywieziono wszystkie skarby do Watykanu. W tym wszystkim uczestniczą ostatni święci. Franciszek, który urodził się Franciszek 17 grudnia w 1936 roku. Była to 25. rocznica, jak biskupem Krakowa został Adam Sapieha, urodzony 14 maja 1867 roku. Jego rówieśnikiem był również Piłsudski, urodzony w grudniu, ale również święty biskup Józef Natan. Józef Natan, który założył miasteczko Miłosierdzia dla psychicznie chorych w Branicach, miejscowości ufundowanej przez biskupa Brunona z Hamburga, brata Adolfa IV, który był pradziadkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, urodzonej 25 sierpnia 1270 roku w Berlinie, słowiańskim Berlinie. Krzysztof Kolumb. I święta Faustyna też urodziła się 25 sierpnia 1905 roku. A wcześniej urodziła się siostra Paskalina 25 sierpnia 1894 roku, rówieśnica Maksymiliana Kolbe. Jej mama katoliczka pochodziła z Dachau, jej tata ewangelik pochodził z Ingolstadt. Była sekretarką ostatniego papieża Piusa XII. Który urodził się w Rzymie, w tym samym miejscu, co 2 marca 1915 roku urodził się święty Benedykt V, którego 1040 rocznicę pontyfikatu w tej chwili obchodzimy. Matko Boża Wszechwładna, wszyscy święci, święty Boże, wspomagajcie nas w przekazaniu prawdy. Dzisiaj 26 sierpnia. Rocznica, kiedy święta Arabka poszła do nieba w Betlejem, w
klasztorze, który założyła, tam gdzie był król Dawid. Mała Arabka urodziła się, święta Miriam, urodziła się 5 stycznia 1846 roku, kiedy wybrano papieża. Wybrano papieża Piusa IX 16 czerwca w 1846 roku. W rocznicę, gdy modlitwę do Dworu Niebieskiego przekazała nam święta, która poszła do nieba 16 czerwca w 1246 roku. Bogu dziękuję za naszego Wojtka z Francji, za naszą Joannę z Kielc. Bogu dziękuję za wszystkich, którzy mają polskie serce i którzy myślą o Królestwie Niebieskim, gdzie króluje nasz Bóg Ojciec Wszechwładny i Wszechmogący, objawiony 1 lipca 1932 roku Eugenii Rawasko. Tego dnia został wyświęcony na kapłana Bruno Rothschild, nawrócony przez Teresę Neumann z Penisroyd, gdzie miał chrzest świętego Wawrzyńca w kościele świętego Wawrzyńca 10 sierpnia 1928 roku. Matką chrzestną była Teresa Neumann z Penisroyd. Zmarł nagle w Norymberdze 24 grudnia w 1932 roku, kiedy szefem policji w Hamburgu został przestępca Bruno Stettebach, urodzony 7 lutego 1902 roku w Hamburgu, sąsiad Helmuta Schmidta. Sąsiad Helmuta Schmidta, który razem z Breżniewem spotykali się pijąc wódkę w Bonn i w Hamburgu, w mieście Maryi, likwidowanym akcją Gomora. Akcja Gomora zaczęli 19 lipca w 1943 roku w Rzymie. Tego dnia do obozu KC Warszawa przywieziono 300 warszawiaków. Tego dnia Matka Boska w Siekierkach podyktowała litanie. Tego dnia w Oświęcimiu powieszono 12 Polaków. Kiedy Rzym bombardowali alianci, zginęło ponad 4000 ludzi. Ile było rannych? Bazylika Świętego Wawrzyńca została zburzona. Jest kaplica błogosławionego Piusa IX, poświęcona 31 maja 1894 roku, kiedy Matka Boska w Oświęcimiu objawiła się nad kościołem Dominikanów Świętego Krzyża, nad klasztorem Dominikanów założonym przez Mieszka Cieszyńskiego w 1282 roku. Połączony z klasztorem Dominikanek na Wronieckiej 9, powstałym w 1282 roku. Jest to rok, kiedy 15 lutego Przemysław II podpisał umowę wieczystą z księdzem gdańskim. Umowa o przebrzycie, zrealizowaną 10 grudnia w 1294 roku. W dniu, kiedy zrezygnował z papiestwa święty Celestyn V, urodzony 4 lipca 1294
1210 roku, w rocznicę śmierci tutaj w Hamburgu świętego papieża Benedykta V. Książę Kolumbie, ty wiesz, jak bardzo jest potrzebna nam prawda. O Nowym Jorku, gdzie kościół świętego Stanisława założył polski Nobel, który oświetlił Amerykę. O Leopoldzie Moczygębie, którego 200-letnią rocznicę obchodzimy w tym roku, który założył miasto Panna Maria w Teksasie, w dziękczynieniu za ustalenie dogmatu o Matce Boskiej Niepokalanie Poczętej. Było to 170 lat temu. Vasco da Gama. Most w Hamburgu. Także radosna nowina. Oszukiwali nas. Ale to oszukiwali. Ale Bóg Ojciec wszystko widzi, objawione 818 rocznicę, objawienie się Matki Boskiej w Tulce. Pierwszy raz byłam 1 kwietnia 2007 roku. Znalazłam świadectwa męczenników, aby się nigdy nie powtórzyło to, co było. I nie powtórzy się, jeżeli będzie takie życzenie miał Bóg Ojciec. Dlatego zapraszamy dzisiaj całe niebo do pomocy. I wszystkich świętych, i wszystkich polskich królów, i polskiego króla Jana III Sobieskiego, który jest w niebie od 11 listopada 1703 roku, co widziała Maria Anna Lindmeier, która mnie prowadzi, tak jak prowadziła świętą Faustynę. Wszyscy święci, święty Boże, dziękując za łaski. Dziękujemy za łaski. Jezu, ufam Tobie. Nieustannie powtarzaj. To tak jak cudowne uzdrowienie Barbary Kloss, urodzonej 23 czerwca 1902 roku. 17 lat sparaliżowana. Uzdrowienie nastąpiło 15 sierpnia 1945 roku, kiedy nasz święty biskup więzień Dachau, Edmund Nowicki, został administratorem w Gorzowie. Potem biskup gdański został otruty 10 marca 1971 roku w Warszawie, tak jak kardynał Chlądz.